Siemanko, witajcie w kolejnym filmie. Jest ze mną dzisiaj mój szwagier Damian. Witam. Jesteśmy przy najnowszej inwestycji. Pamiętam, kiedyś padło takie pytanie o nowe inwestycje w gospodarstwie. No, jest nowa inwestycja. Decyzja o inwestycji zapadła już w starym roku, w grudniu chyba. W grudniu, nie? Materiały kupiliśmy w styczniu. Tak. I w maju? W maju zbudowaliśmy jak to się nazywa? Instalację fotowoltaiczną. Instalację fotowoltaiczną właśnie o wielkości 9,99 kW. Tak. Już produkuje od 23 czerwca. Wyprodukowała 850 kWh. I jest to całkiem dobry wynik. No, wiadomo, instalacja gruntowa ustawiona idealnie na południe. Bardzo dobry wynik, ponieważ od strony wschodu zacieniają nam delikatnie krzaki, jakieś drzewa. One drzewa będą oczywiście skorygowane, wycięte, ale nie zabrakło czasu. Tak, średnio instalacja produkuje około 70 kW dziennie przy pełnym słońcu, więc to jest bardzo dobry wynik. Dzisiaj wyprodukowała 60 parę kilowatów, jeszcze dzionek się nie skończył, więc... Jeszcze ciągnie. Instalacja gruntowa na dwóch stołach, z uwagi na to, że działka była dość wąska, tak. Musieliśmy rozbić to na dwa stoły. Chodziło o to po prostu, bo tu już ta kukurydza jest sąsiada. Chodziło nam o to, żeby tu był przejazd 3,5 metra, około zostało się przejazdu w razie jakaś ciężarówka. Kiedyś coś, wiadomo, żeby czymś się przecisnąć, żeby nie było, że nie przejadę, nie? Wiadomo, o co chodzi. Tak, dlatego też zbliżyliśmy się do tych krzaków. No, ale krzaki to nie problem, to piła jeszcze w domu jest i trochę benzyny. No, ale trzeba je wyciąć, w każdym razie, żeby zwiększyć uzyski. Bo one teraz jeszcze nie przeszkadzają, nie? Dopiero zaczną przeszkadzać, powiedzmy, w październiku zaczną mocno przeszkadzać i zacieniać te stoły. No, ale tak jak mówię, no uzyski są bardzo dobrze, 7 kW z jednego zainstalowanego kW to jest bardzo, bardzo dobry wynik, tak uważam. Tak. Może trochę o samych panelach? Może o konstrukcji. Konstrukcja firmy Nova Solar, bardzo solidna, jak to mówimy, kawa Izola, czteropodporowa konstrukcja. To przyjdziemy, może mocna, tutaj lepiej widać. Tu będzie lepiej widać. Mocna, gruba konstrukcja. Na dwóch nogach, dwupodporowa, pokryta magnelisem, czyli taki specjalny środek zabezpieczający konstrukcję. Magnelis. Tak, to można sobie wygooglać coś to takiego. Bardzo dobry środek, zabezpiecza przed korozją i głównie przed korozją. No korozja, śruby, wszystko jest kwasoodporne. Tak, śruby kwasoodporne, tak, po to, żeby nie było... A2? Tak, A2. Dość wysokie klasy, więc... Myślę, że to... Falownik, Damian? Tak, kilka słów na temat falownika. W naszej ofercie mamy trzy falowniki. Solar Edge, Huawei i Fox S. Fox S to jest taki falownik, który głównie montujemy na stołach fotowoltaicznych, gdzie nie ma jakichś tam zacienień. Instalacja jest ustawiona głównie na południe. Jest to świeżynka na rynku od tego roku, ale można powiedzieć, że przebojem wbiła się na rynek. 12 lat gwarancji w standardzie. Bardzo dobre uzyski. Bardzo dobrze pracują te falowniki, zresztą prosta obsługa. Tak. Aplikacja jest taka. Aplikacja, tak, bardzo fajna. Fajne podzespoły w środku. Jest to chiński falownik, ale podzespoły, płyta główna, czy też kondensatory, wszystko japońskie, więc japońskie cenione firmy Nippon, więc dobre. Jeśli chodzi o ochronniki, to sobie przejdziemy na dwie rozdzielnice, tak, rozdzielnica DC i AC, czyli prądu stałego i prądu zmiennego, ochronniki firmy Dane, więc też wysoka półka, bardzo dobrej klasy ochronniki typu pierwszego i drugiego, ponieważ instalacja na gruncie, więc trzeba było zastosować T1 plus T2. Pewnie zainteresują Was te trzy antenki. Przy okazji wykonywania tej inwestycji to prowadziliśmy tutaj internet, router. Dzięki temu stworzyliśmy sieć Wi-Fi, można dookoła gospodarstwa rozstawić kamery i taki też jest plan. Taki jest plan. Żeby tak monitorować całe gospodarstwo, więc... Tak jest. Tak. Dobra, teraz... O modułach? O moduły. Tak, tutaj zdecydowaliśmy się na moduły niemieckiej firmy AE Solar. Jest tu pełne ogniwo, nie ma tutaj half-cutu.
O co chodzi? Chodzi o to, że niektórzy producenci decydują się na ogniwa połówkowe, czyli ogniwo jest przecięte idealnie w połowie, przez to zmniejszają się troszeczkę prądy. Tutaj są pełne ogniwa, dlatego że nie ma jakichś tutaj zacienień, jakichś takich przygód, więc tym nie było potrzeby. Poza tym moduły, tak jak wspominałem, bardzo ładnie pracują. Firma E-Solar, niemiecka, swoje fabryki ma w Gruzji. Jest to taki gruziński trochę Niemiec. Gruziński Niemiec, ale Niemiec. Tak, no jak wiadomo, wafle krzemowe pozyskiwane z Chin. Tak, to chyba wszyscy producenci, tak? Tak, wszyscy. Znaczy, nie można powiedzieć, że wszyscy. Skandynawia na przykład ma swój krzem, ale większość producentów kupuje krzem z Chin, dlatego że Chiny są głównym producentem wafli krzemowych i jakby zmonopolizowali troszeczkę ten rynek fotowoltaiczny. Co do minusów naziemnej? No zajmuje działkę. Zajmuje działkę, ale właśnie. Myślę, że instalacja naziemna ma dużo plusów względem instalacji dachowej. Jednym z takich dużych plusów instalacji gruntowej jest łatwy dostęp, łatwy serwis, łatwość w myciu. Wiadomo, zdania uczonych na temat mycia modułów są podzielone. Różnie ludzie do tego podchodzą, czy się myje moduły, czy się nie myje. No ta instalacja, widzicie, nie jest jakoś super myta. Nie jest w ogóle myta, nie oszukujmy się. No nie jest w ogóle myta. Myją tylko dwa razy deszcz. Są jakieś tam... No są kupy, no. Ptaki naptakały, no ale mimo wszystko instalacja produkuje bardzo ładnie. Moim zdaniem instalacji nie powinno się myć, deszcz załatwi za nas całą sprawę. Wiadomo, instalacja znajduje się w takim miejscu, gdzie są pola uprawne, pola, z których są pyły w okresie tak, orki czy tam, czy koszenia, będą jakieś pyły, więc na pewno gdzie trzeba przyjść i obejrzeć te stoły, jak one wyglądają, ale na dzień dzisiejszy nie było takiej potrzeby, żeby jakoś... Nie było, no mieć. Ładnie produkuje i... Takim minusem jest też obkaszanie, ponieważ pod tymi stołami tak. Ciężko tu wjechać kosiarką i... No trzeba obkosić. Żyłkową przejść, nie po prostu, nie? No można też na instalacjach gruntowych zastosować moduły bifacjalne dwustronne i przygotować specjalne podłoże. Wtedy przynajmniej marketingowo, jak to broszury mówią, można zwiększyć troszeczkę uzyski. Tutaj tu akurat mamy moduły jednostronne zastosowane. Pracują bardzo ładnie, tak jak wspomniałem. No ja właśnie tym minusem jest to, że dostęp nie jest na dachu, nie ma dostępu osób nie trzecich, ma... postronnych, dzieci czy czegoś w no tym właśnie, stylu. Nie? Minusem tak, że jednak trzeba by to jakoś zabezpieczyć przed dziećmi. No tak jak mówiłem, tutaj jest dość wysokie napięcie, ponieważ mamy na dwóch stołach, jeden stół to jest 15 modułów, po 40 V każdy moduł, to daje jakieś 600 V w stringu, przy pełnym słońcu to jest około 9 amperów, więc to już jest duży prąd. No to jest jakieś dziecko by przyszło i to spróbowało... jest prąd stały oczywiście, nie? Tak, no prąd stały, czyli no dość niebezpieczny. Dość niebezpieczny, zresztą każdy prąd, nie? Znaczy, no moim zdaniem prąd stały jest niebezpieczny, jeśli zapali się łuk elektryczny, to nie dochodzi do tak. Samogaszenia łuku. Tutaj łuk pali się tak długo, aż wypali sobie przerwę. Aż się skończy, aż wypali coś, upali aż do końca. Wypali sobie taką przerwę, gdzie powietrze zacznie stanowić izolator, czyli ta przerwa będzie na tyle duża, że łuk nie będzie miał siły. Przy takich amperach tak. To będzie skakało. Gdyby dziecko tutaj majstrowało, mogłoby to porazić, dlatego warto jest to ogrodzić jakoś. To może być jakiś tam minus, ale instalacja gruntowa ma dużo plusów względem instalacji dachowej. No na dachu nie zauważymy jakichś tam hotspotów, czyli jakichś tam przypalonych modułów, czy jakichś, nie wiem, zabrudzonych modułów, czy czegokolwiek. No, no tak, no ale wejście na dach, no nie każdy wejdzie na dach, o kurde, bo mi tak natagował, albo się coś tam, jakaś warstwa czegoś zrobiła. No dokładnie, no moim zdaniem instalacja gruntowa jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli ktoś ma kawałek gruntu, nawet jeśli ma dachy idealnie na południe, lepiej dołożyć kilka złotych i zrobić tą instalację na gruncie. Łatwiejszy dostęp, no powiedzmy w późniejszych latach nawet eksploatacji, gdy no coś się stanie z którymś modułem, wymienić taki moduł, czy też zdiagnozować jest dużo łatwiej, przyjść i podpiąć miernik, niż wejść na dach i tam podpinać miernik i próbować zdiagnozować, który moduł nam tam broi. Dokładnie, u nas właśnie ten temat po prostu wynik, dlaczego też naziemna, ponieważ
Nie chcieliśmy montować na azbeście, a niestety większość dachów mamy azbestowych, a te nieazbestowe nie nadają się po prostu ze względu na pochylenie na fotowoltaikę. No i poza tym azbest, no, zgodnie z nowym regulaminem programu Mój Prąd, azbest jakby no, dyskwalifikuje tą instalację do uzyskania dotacji, tak. Aczkolwiek rolnicy częściej decydują się na odpis z podatku rolnego niż na Mój Prąd. To jest oczywiście kwestia indywidualna, kto ile tego podatku rolnego płaci, ile też kosztuje instalacja, trzeba sobie to policzyć, która forma nam bardziej odpowiada. Co będzie się bardziej opłacało po prostu. Tak. Fera, nie? Oczywiście ja po roku myślę, że nagram po prostu film ile, co, jak, czy że tak powiem, przy takim zużyciu, jak my mamy, nie mamy go za dużo, niestety, ponieważ tak. U nas jest problem jeszcze dwóch siedlisk, nie, oczywiście. Dlatego, ponieważ chlewnia jest oddalona, jest jako drugie siedlisko, instalację postawiliśmy koło domu. I teraz kombinujemy, co z tym fantem zrobić, jak to ugryźć, żeby było dobrze. Żeby z jednego licznika zasilać dwa gospodarstwa. No właśnie, no bo ta instalacja na dom, no już co zmieniliśmy, to na przykład zmieniliśmy grzanie ciepłej wody, nie palimy praktycznie w piecu w ogóle. A mamy ciepłą wodę z bojlera non stop, co jest dużym plusem, ponieważ wiadomo jak to jest w bojlerze, że po prostu trzeba palić w sobie na okrągło, żeby ta woda była cały czas, a teraz mamy po prostu ten plusik, że mamy ją non stop. No wiadomo, latem to jest bardzo przydatne. Co jeszcze? No i właśnie teraz kombinujemy jak to ugryźć, żeby na drugim siedlisku był ten prąd za darmo. Za darmo. Za darmo, nie za darmo, ponieważ instalacja wiadomo też kosztuje, tu co do kosztów to wiadomo, Damian wam wyceni, ale mamy budować drugą instalację, trochę bez sensu, jak ta i tak jest na wyrost, nie? Tak, jeśli ta instalacja jest na wyrost, to jest bez sensu, czasami bez sensu. Mam takich klientów, gdzie nawet celowo budują drugie przyłącze i drugi licznik, ponieważ na jednym liczniku zgodnie z prawem energetycznym, żeby nie wejść w kompensację mocy biernej. Aha, musi być poniżej 10 kW. Nie może być większa niż 40 kW. 40 kW. Tak, 40 kW, bo czasami są takie gospodarstwa rolne, gdzie znacznie przekraczają tą wartość, budują drugie przyłącze po to, żeby rozbić sobie to na dwa. No widzisz, a u nas znowu odwrotnie, my zawsze jesteśmy odwrotni. No, także, ale ja o tym w ogóle nie myślę, ponieważ Damian jest inżynierem. I on się na tym zna i mnie to tam nie interesuje, niech on o tym myśli, nie? Tak jest. Coś tam wymyślić, nie? Tak, myślę, że jakoś tam. Jakoś wymyślimy to, żeby to miało ręce i nogi. No najważniejsze to musimy poczekać rok i zobaczyć ile faktycznie... Tak, właśnie, to, właśnie. Założenie jest, że wyprodukuje 11 mega. Myślę, że jest to realne. 11 mega ma wyprodukować tak, po roku. Tak, dokładnie. Od 23 czerwca do 23 czerwca tak, 11 mega. No i właśnie mamy teraz tutaj na udokumentowane, że ona musi wyprodukować 11 mega, a jak nie... Ja myślę, że jest to ustawienie. To zobaczymy, to pogadamy inaczej. Dobra, wiecie co, kończymy. Pytania walcie do niego. Ja się nie znam, on się zna. Także trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć.